Cześć, nazywam się Michał Rypina, jestem edukatorem pracowni Domin. Zapraszam Was na relacje z warsztatów akwarelowych organizowanych przez Empik. Warsztaty są prowadzone od godziny do 11 do 16 i są w cyklach cogodzinnych i tak naprawdę każdy może w nich wziąć udział. Warsztaty polegają bardziej na zachęceniu każdego odbiorcę do wzięcia udziału, do malowania akwarelą, pokazania różnych trików, sztuczek poprzez krótką pokazówkę, którą wykonuje na samym początku zajęć. Następnie uczestnicy mogą sami sobie pomalować, troszeczkę poeksperymentować, pobawić się z moją pomocą. Tak naprawdę tematyka jest dowolna. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby polubić tą technikę. Przychodzą ludzie w różnym wieku, od kilku do kilkudziesięciu lat w zasadzie i po prostu chcą spróbować akwareli, czyli nigdy w życiu nie malowali i są ciekawi, jak to jest. Zazwyczaj mają też taki w głowie pomysł, że to prawdopodobnie coś szalenie trudnego, a ja im tutaj pokazuję, że może niekoniecznie, że to wcale nie jest takie trudne, że to wymaga po prostu pewnej wiedzy, pewnych umiejętności, które trzeba wyćwiczyć. Jak im pokazuję po prostu różne jakieś takie sposoby, jak się za to zabrać, no to nagle się okazuje, że można i to można narysować coś bardzo, bardzo fajnego w stosunkowo niedługim czasie. Do dzieci trzeba mieć dużo cierpliwości. Przychodzą najczęściej rodzice, którzy chcą sobie pochodzić po sklepie i w tym momencie mogą sobie zostawić dzieci, którymi ja się opiekuję i ja bawię się z nimi kolorami i pokazuję im troszeczkę, jak tutaj można, w jaki sposób można zorganizować swój wolny czas, zachęcając jednocześnie i dzieci, i ich rodziców do tej formy rozrywki. Lubię najbardziej malować krajobrazy, tak drzewa, krzaki, no góry, tak, krajobrazy. Poziom w zależności też od wieku był różny. Niektórym szło to lepiej, niektórym gorzej, z racji tego też, że niektórzy malowali, aczkolwiek każdy wyszedł po warsztatach zadowolony, z nowymi doświadczeniami. Jeżeli komuś na początku nie udało się, nie wyszło, miał uśmiech na twarzy i chciał kupić farby i był zmotywowany, żeby pracować jeszcze więcej.